Przedstawię wam tutaj moją przesyłkę najnowszą. Dostałem dziś paczuszkę akuratną, sprawiedliwą. Zaraz zobaczycie, co w środku jest. Bardzo się ucieszyłem się, jak dostałem taką paczuszkę. Zaraz to rozpakujemy. Trzeba będzie to wyjąć z tej paczuszki. Zobaczcie, już wiecie, co to jest. To jest moje nowe szkiełko. Moja soczewka Boża. O! Tutaj nie ma instrukcji obsługi. Nie ma. O, wyciągnąłem pudełeczko Boże. Ach, co to się nie narobiło się? Patrzcie. Mamy tego. O, tu nie będę wam pokazywać numerów seryjnych, bo jeszcze, kurde, o, tutaj zakryję rączką. No. Ale jest akuratny obiektyw. I tutaj, o, patrzcie, jaki nowy jeszcze taki opór był od nowości. O, tu instrukcja Boża. Trzeba będzie przeczytać, bo ja nie wiem, jak się obsługuje obiektywy. Nie no, żartuję. Ja to na ślepo. O, futerał. Coś tam czytałem, że są. Jak to jest zbudowane? Jak to się robi się, że to jest takie długie. Aha, fajny, fajny futerałek. Futerał ma też numer seryjny. LP1219, made in Vietnam. Futerał jest z Wietnamu. Futerał jest akuratny, wietnamski. Patrzcie, trzeba tutaj zobaczyć, otworzyć tutaj. Jak to jest wszystko zapakowane. O. O, tak. Opakowanie. To znaczy, wiecie, co to jest? To jest ta zasłonka od światła. No i szkiełko, ale ciężkie. Ojen, jakie ciężkie szkiełeczko. Wezmę to tak. I położymy tak. Pudełko Boże. Tu na bok podstawię. I rozpakowujemy i patrzymy, jak to jest tutaj zbudowane. Także widzicie, powiecie pewnie na komentarzach, że przysłali obiektyw dla jego. Tak, to się zgadza. Przysłali dla jego obiektyw. Powiem wam, co za obiektyw. To jest obiektyw japoński akuratny. Nie, ale nie o to chodzi. Skąd on jest? Chodzi o to, że on jest po to, żeby robić bardzo wyraziste portrety i tak dalej. Można nim jedzenie. To jest makro obiektyw. Nie jest tele, bo za tele to jest za setka, to jest za mało, nie? Ale taki mały tele, powiedzmy, no pięknie można. Chciałem go mieć i go mam. Bo powiem wam, skąd go w Japonii jednej babce robiłem. Taka dziewczynka, taka z 19-20-letnia, miała swój aparat Canon. No i robiłem jej zdjęcia tym i zauważyłem, że ten obiektyw świetnie robi zdjęcia. Więc pomyślałem sobie, muszę też taki obiektyw kupić. No i właśnie to uczyniłem. I mam obiektyw, zdejmiemy to na chwileczkę. Patrzcie, ja was czegoś nauczę. Można łapać tutaj, a można też łapać tutaj. Tu się ściska i no, na to samo wychodzi. No. Pięknie, pięknie. O, nowiuszki, tak. Żadnych kresek, żadnego zużycia, żadnego szmerania, żadnych popękanych w środku latających części. Pokażę wam tutaj, bo pewnie was to interesuje, co to jest. To jest stabilizator, można włączać. Tu jest fokus, autofokus, manual fokus, nie? I tutaj jest kolejne nastawienie. Nie miałem tego na innych obiektywach. Full, ale Konowicz mówi zawsze full, full, full. No i to jest jak, ja to jest, czyli tak, to jest jak się nazywa Konowicza, a tu jak się nagrywa Majora, a tutaj Wash and Go Jana. To trzeba przestawić. Full, to jest full, full. Konowicza. Tak. Piękny obiektyw. 67, to jest tak, 67 mm. To nie jest ogniskowa.
To jest rozstaw tego, że jak będziecie chcieli kupować filtr sobie, który tu nakręcicie, bo widzicie, tu jest gwint. Zobaczcie, tu w środku widać gwint. Ja może ostrość doprawię jeszcze. A, nie bardzo widać, ale widać, tu taki troszeczkę gwint jest, jest tu, o. No i jak się na filtr kupuje, to się w środek od wewnętrznej strony naciska ten gwint i dlatego jak się kupuje filtr albo zamawia w internecie, to trzeba filtr kupić, który ma 67 mm szerokości, ale to każdy fotograf wie, tylko ja tą audycję nie dla fotografów, przeznaczam tylko dla ludzi akuratnych. Dla akuratnych ludzi, tak. Canon, pięknie, piękne srebrne literki. Takie srebrne, ładnie zrobiono. I na tym koniec audycji o dzisiejszym szkiełku. Niedługo będziemy robić tym nowe zdjęcia. Moim aparatem akuratnym do Canon. Mam taki profesjonalny aparat. Na razie nie powiem jaki, może kiedyś powiem. No ale w każdym razie będę publikował na YouTubie zdjęcia zrobione tym najnowszym szkiełkiem.